Księga Nehemiasza, rozdział pierwszy. Słowa Nehemiasza, syna Hakaliasza. Gdy w miesiącu Kislew, roku dwudziestego, przebywałem w twierdzy Suza, przyszedł jeden z moich braci, Hanani, a z nim niektórzy mężowie z Judy. Zapytałem ich wtedy o ocalałych Żydów, którzy przeżyli niewolę, i o Jeruzalem. A oni rzekli do mnie: Ci pozostali, którzy przeżyli niewolę, znajdują się w tamtejszym okręgu w wielkiej biedzie i pohańbieniu. Wszak mur Jeruzalemu jest zwalony, a jego bramy spalone ogniem. A gdy usłyszałem te słowa, usiadłem i zacząłem płakać, i smuciłem się przez szereg dni, poszcząc i modląc się przed Bogiem Niebios, tymi słowy: Ach, panie! Boże Niebios! Jesteś Bogiem wielkim i strasznym, który dotrzymuje przymierza i okazuje łaskę tym, co go miłują i przestrzegają jego przykazań. Niechaj Twoje ucho będzie uważne, a Twoje oczy otworzą się, aby wysłuchać modlitwy Twojego sługi którą zanoszę teraz do Ciebie dniem i nocą za synów Izraela, sługi Twoje oraz wyznania grzechów synów izraelskich, którymi zgrzeszyliśmy wobec Ciebie, także ja i dom mojego Ojca zgrzeszyliśmy. Nic nie postąpiliśmy wobec Ciebie, nie przestrzegaliśmy przykazań i ustaw i praw, jakie nadałeś Mojżeszowi, Twojemu słudze. Wspomnij na słowo, jakie zaleciłeś Mojżeszowi swemu słudze powiadając, jeżeli wy popełnicie wiarołomstwo, ja rozproszę was pomiędzy ludami. Lecz jeżeli nawrócicie się do mnie i będziecie przestrzegać moich przykazań i spełniać je, to choćby wasi rozproszeni byli na krańcu niebios i stamtąd ich zbiorę. I sprowadzę na miejsce, które obrałem na mieszkanie dla mego imienia. Boć oni są Twoimi sługami i Twoim ludem, który odkupiłeś swą wielką mocą i potężną swoją ręką. Ach Panie, niechaj Twoje ucho będzie uważne na modlitwę Twojego sługi i modlitwę Twoich sług pragnących uczcić Twoje imię. Spraw proszę, aby poszczęściło się dziś Twemu słudze i okaż mu zmiłowanie wobec tego męża. Byłem bowiem pod czaszym królewskim.